Morgan Blackhand to jedna z największych legend Night City. To on wykonał jedne z największych zleceń w całym cyberpunku i to on walczył solo 1 na 1 z Adamem Smasherem na zgliszczach Arasaka Tower. Po tamtym momencie słuch o legendarnym najemniku zaginął, choć krążą plotki, że Blackhand wciąż może żyć. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam build właśnie Morgana Blackhanda, bo obiecałem go jednemu z was i w końcu wypadałoby spełnić tę obietnicę. Tak czy inaczej, build Blackhanda jest dość ciężki do zrealizowania, bo Morgan miał tak ogromny wachlarz przyczepów, zdolności i broni, że czegokolwiek by się nie wybrało, to można by to nazwać buildem Blackhanda. Ale postarałem się jakoś to wszystko przechylić na tę jedną stronę, która wydaje mi się najbliższa i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Na samym starcie weźmy wszczepy. Jak mówi nam strona wiki cyberpunka i podręcznik tabletopowy, Blackhand jako wszczepy rąk posiada Reapersy, czyli takie stalowe pazury, wbudowany karabin oraz hydrauliczne siłowniki wzmacniające siłę rąk. Więc możemy mu zamontować Mantis Blade, wyrzutnie rakiet albo Gorilla Armsy. Dzięki wiki dużo mi ułatwiliście. A tak serio, to osobiście uważam, że najlepiej zamontować mu pięści goryla, tym bardziej, że na Nexusie jest mod podmieniający tekstury goryli na takie, aby jedna rękawi wyglądała normalnie, a druga była cała czarna, dokładnie jak w przypadku Blackhanda. Ale wiecie, wyrzutny rakiet też będzie spoko, zależy czym preferujecie grać. Z pozostałymi wszczepami jest może trochę prościej, bo na pewno zamontujemy mu Sandevistana, Falcona albo Apogee, to już zależy od was. Apogee ma trochę większe procenty w statach, ale znowu Falcon daje dodatkowe HP, a Blackhand raczej miał go sporo, mając na uwadze, że bił się sam na sam ze Smasherem. W pancerzu teoretycznie możemy wsadzić dosłownie wszystko, co daje jak najwięcej pancerza, jak jakiś egzoszkielet czy coś, ale tak na dobrą sprawę nie jestem pewien, czy Morgan Blackhand był tak po prostu tankiem. Poza tym, jeśli przeciwnicy mają bronie przebijające pancerz, to ten i tak zdawał się na nic, ale w szkielecie możecie dać na przykład emulator uniwersalny, który sprawi, że przedmioty leczące będą dawać dodatkowy pancerz i zmniejszać zużycie wytrzymałości. Szkielet epimorficzny dający mega dużo pancerza i jeszcze dodatkowe zdrowie i na przykład parabellum dla jeszcze większej ilości pancerza. W korze czołowej dajemy osobisty lot, bo wraz z rozkręcaniem się gry ataki netrunnerów mogą być trochę męczące, a tak mamy to z głowy, bo żadne wrogie haki nie przejdą przez naszą zaporę. Dopalaczkę Renzikowa, który jeszcze bardziej podkręci jego działanie, zmniejszając zużycie wytrzymałości i zwiększając naszą prędkość poruszania się. I bierzemy jeszcze moduł Newtona, zmniejszający czas odnowy wszczepów. Jeśli macie ikoniczny wszczep Axolotl, to bierzecie go, bo daje sporo więcej procent prędkości odnawiania niż ten moduł Newtona. Możemy go dostać chyba od Reginy za zrobienie wszystkich kontraktów w Watson, albo po prostu kupić u Reaper Doku w Doctown. W skórze montujemy Defensikow, zwiększający szansę na redukcję obrażeń po skończeniu się efektu Kerenzikowa. Jak widzicie, sporo tutaj opieramy się na Kerenzikowie, bo jest po prostu przepotężny. Poza tym powłoka elektrokinetyczna jako kontra na mele przeciwników, bo po dostaniu jakiejś tam liczby obrażeń wyzwala eksplozję elektryczną zadającą obrażenia przeciwnikom w pobliżu i edytor bólu, który nie dość, że daje dużo pancerza, to jeszcze tak po prostu zmniejsza ilość otrzymywanych przez nas obrażeń. W oczach zdecydowanie sięgamy po Kiroshid i Oracle, bo pozwala nam widzieć wrogów przez ściany. W układzie krwionośnym, co tam wolicie, ja wybrałem akurat drugie serce, bo to w zasadzie najzwyklejsze drugie życie nam się odpala, a Morgan Blackhand zdecydowanie nie pogardziłby takim sprzętem. Dajemy jeszcze bojowe przywrócenie życia, które przywraca nam procent HP po każdym zabiciu przeciwnika i biomonitor, który będzie nas automatycznie leczył, gdy HP spadnie poniżej konkretnego poziomu i nie musimy sami martwić się używaniem właśnie przedmiotów leczących. No i wreszcie układ nerwowy, mamy tutaj oczywiście Kerenzikowa. Z tymi Kerenzikowami jest tak, że wybieram je tu dlatego, że właśnie Blackhand opierał się na Sandevistanie, a Kerenzikow daje bardzo zbliżony efekt, więc no. Korektor refleksu jeszcze więcej tego spowolnienia czasu nam daje, tym razem gdy nasze HP spadnie poniżej 25%, i neowłókna, które dodatkowo zmniejszają otrzymywane przez nas obrażenia. W rękach zwykły wszczep od Wiktora, plus na pewno weźmiemy jeszcze Smart Link, aby móc używać broni typu Smart, z tym zastrzeżeniem, że bierzecie obojętnie jaki, byle nie ten tatuaż od Wakako, bo o ile jest on darmowy, to Wakako nie mówi o nim jednej ważnej rzeczy, a mianowicie, że gdy Vigo używa, pociski faktycznie namierzają przeciwników, ale jeśli celujemy do Gangusa z Tiger Claws, to pociski magicznie się wokół nich rozpraszają. Przechodząc do ramion, tak jak mówiłem wcześniej, tu możemy wziąć dosłownie wszystko. Najlepszym wyborem byłaby ta wyrzutnia rakiet albo pięści goryla, ja osobiście wybrałbym właśnie pięści goryla. A no i w nogach po prostu podwójny skok albo ten ładujący się, jak tam już wolicie. No i teraz przechodzimy do najważniejszej rzeczy, czyli drzewko umiejętności. Z racji, że Morgan Blackhand był istną maszyną do zabijania i miał w sobie tyle różnych wszczepów, że aż dziwne, że nie wpadł w cyberpsychozę, zdecydowanie pakujemy 20 punktów zdolności techniczne i raszujemy po perk Edge Runnera, pozwalający zwiększyć limit wszczepów i odblokowujący nam szał po zabiciu przeciwnika. Wykupujemy całe drzewko prowadzące do tego głównego perka Edge Runnera, za wyjątkiem Konesera, ewentualnie możecie go wziąć, poulepszać wszystkie wszczepy i go zwrócić i wpakować ten punkt
jest gdzieś indziej. Dzięki temu drzewku dostaniemy więcej statów do wszczepów i skróci nam się czas odnawiania zdolności implantów. Drzewko obok jest bardzo dobre dla Morgana Blackhanda, bo większość broni, jakie koleś posiadał, było jakimiś granatnikami i wyrzutniami pocisków. Więc możemy coś tutaj powybierać, jednak problem jest taki, że te perki nie zmieniają zbyt dużo, więc już chyba lepiej wybrać te główne zdolności i pozostałe punkty wpakować w coś potrzebniejszego. Jeśli wcześniej wybraliście wyrzutnię rakiet w ręce, to zdecydowanie weźcie perka wyrzutnia zagłady, łącząc na jego te dwa drzewka i ten główny perk tykająca bomba, bo to akurat świetnie zgrywa się z naszym Sandevistanem, bo przy każdym użyciu będzie generować potężny impuls raniący i ogłuszający przeciwników. W budowie ciała nic szczególnego, raczej standardowe perki w każdym buildzie, czyli całe środkowe drzewko do 15 poziomu, żeby dodawało nam trochę więcej HP i abyśmy wytrzymywali w walce tak długo jak Blackhand w walce ze Smasherem pod Arasaka Tower. W refleksie też dajemy 15 poziomów i tutaj pojawia się właśnie ta alternatywa dla tego drzewka granatów. To już musicie zdecydować sami, czy wolicie korzystać z 10 tysięcy taszy, bo lubicie taki styl gry, czy wolicie, aby szybciej regenerowały wam się granaty i przedmioty leczące. Poza tym bierzemy prawie całe lewe drzewko, bo ono akurat okaże się bardzo przydatne dla broni, które zaraz wybierzemy. W skrócie dostajemy większą celność, szybkość celowania, mniejszy rozrzut, większe obrażenia i przebicie pancerza dla pistoletów maszynowych i karabinów szturmowych. W inteligencji wybieramy jedynie to małe drzewko po prawej stronie, bo hakować nie będziemy z racji korzystania z Sandevistana, ale z racji, że Blackhand korzystał z broni typu smart, wybieramy wszystkie perki ulepszające nam właśnie bronie z namierzającymi pociskami i właśnie dzięki temu drzewku możemy namierzać kilku wrogów jednocześnie, szybciej namierzać, szybciej strzelać i w ogóle z takim zestawem umiejętności to raczej żaden przeciwnik nie stanie nam już na drodze. No i zostało nam jeszcze drzewko opanowania, tu z kolei wykupujemy trochę perków z tego drzewka i tyle, żeby strzelanie nie zużywało wytrzymałości i zwiększało szybkostrzelność. Oczywiście są to jedynie moje propozycje inspirowane stylem walki Morgana Blackhanda, przynajmniej z tych informacji, które mamy w internecie. Ej, czekaj, jeśli podobają Ci się moje materiały, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału, aby nie przegapić nadchodzących serii, bo ten rok będzie naprawdę gruby na moim kanale. Możecie też zostawić lajka, a ja już Wam nie przeszkadzam, wracajmy do filmu. I na koniec zostawiłem jeszcze ekwipunek, w którym na pewno znajdą się granaty. Dużo granatów, każdy dostępny rodzaj, chociaż wiadomo, najlepsze będą zwyczajne wybuchające. A jeśli chodzi o bronię, to zdecydowanie weźmiemy Baxing Chong, bo jest to przepotężna strzelba typu smart, ale co jest w niej ciekawe, to, że wystrzeliwuje ona wybuchające pociski, czyli dokładnie tak, jak uwielbiał Blackhand. Sam opis broni mówi, że jest to mobilna wyrzutnia rakiet, więc bardziej pasującej broni dla Morgana chyba w grze nie ma. Niestety da się ją pozyskać jedynie przechodząc któryś z endingów podstawki, pokonując Adama Smashera, bo wtedy dostaniemy klucz do jego apartamentu, gdzie znajdziemy właśnie tę strzelbę, albo schemat na nią, już nie pamiętam. Na drugi slot możemy wziąć kilka rzeczy, na przykład pistolet maszynowy Divided We Stand, który również strzela pociskami, które mogą wybuchać, tym razem w postaci wybuchowych trujących chmur. Możemy też wziąć pistolet maszynowy Smart Yinglong, który ma szansę na wywołanie wybuchu EMP przy trafieniu, albo karabin szturmowy Prejudice. Albo karabin szturmowy Prejudice, który jest mega silny, ale jego również da się zdobyć jedynie przechodząc jeden konkretny ending z Rogue, choć to akurat łączy się z Baxing Chong, więc możemy zgarnąć dwie bronie dla Blackhanda przy jednej okazji. A jako trzecią broń wziąłbym pistolet Smart Ogół, który oczywiście również strzela wybuchowymi pociskami, bo jakżeby inaczej. Fajna alternatywa, jeśli nie chcecie akurat walić full auto, a wyeliminować jednego przeciwnika po drugim, przy okazji mając możliwość rozczłonkowania ich przy każdym trafieniu. Tak jak mówię, w zasadzie każda broń strzelająca wybuchowymi pociskami nada się dla Morgana, plus dla niej, jeśli dodatkowo jest bronią typu smart. Jest też taka możliwość, że przejdziecie pierwsze misje Phantom Liberty i zbierzecie rdzeń Chimery, z którego możecie wytworzyć różne modyfikacje do broni, w tym jedną pozwalającą strzelać wybuchowymi pociskami każdej broni, w której jest zamontowana. Ewentualnie możecie wziąć też jakiś rewolwer, bo takowy również Morgan posiadał, na przykład Old Reliable od Davida Podsiadło z jednej misji Phantom Liberty, albo Archangel od Kerego po koncercie. Cokolwiek wybierzecie, będzie tak naprawdę dobre, jeśli lubicie grać rewolwerami. Ewentualnie możecie też się przemóc przez wszystkie quest Rivera, wtedy dostaniecie jego rewolwer Crash, ale osobiście ja nie lubię tych questów, dlatego ja bym się nie przemógł, wybrałbym raczej Archangel. W każdym razie, oto jest właśnie build Morgana Blackhanda, mam nadzieję, że spełnił wasze oczekiwania, w szczególności jednego z was, który tak bardzo czekał na ten film. Pamiętajcie, że to wszystko to jedynie moje propozycje inspirowane Morganem Blackhandem. Jeśli uważacie, że coś powinno być inaczej, albo że wolicie grać z kilkoma innymi perkami, to śmiało sobie pozmieniajcie, bo koniec końców to wam ma się przyjemnie grać, ale wydaje mi się, że taką machiną do zabijania, jaką w tym buildzie, to każdemu grałoby się dobrze. W opisie zostawiam wam też moda na jedną czarną rękę dla Gorilla Armsów oraz linka do build planera z tym buildem, a teraz już dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!